Żadnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej nie wykonujemy w momencie, w którym na skórze jest bardzo dużo aktywnych zmian trądzikowych. To rodzi ryzyko infekcji. Już nie wspomnę o tym, że nie będzie żadnych pozytywnych efektów, na przykład mezoterapii. Natomiast nakłuta skóra będzie się jeszcze bardziej bronić i ta infekcja, czy też trądzik ulegnie nasileniu. Więc absolutnie najpierw, jeżeli mamy trądzik, to leczenie dermatologiczne, a dopiero potem ewentualnie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.